Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku, bardzo, bardzo specjalnym, bo nie tylko mamy specjalnego gościa, ale poprowadzi go gościnnie nasza redakcyjna koleżanka Justyna. Już za moment dołączy do nas autor, który opowie, dlaczego chciałby mieć za przyjaciela wikinga. A może nawet samemu takim wikingiem zostać. Autor, który jest marzycielem i pracoholikiem w jednym, a na czas lata staje się hobbitem. Grzebie w ogródku, chodzi na bosaka, bardzo dużo je i starannie wystrzega się wszelkich przygód. Zaintrygowani? To powiem Wam jeszcze tylko tyle, że marzy o tym, by kiedyś napisać bajkę idealną. Czy jego najnowsza książka jest idealna? Zdecydujecie sami. Ale najpierw posłuchajcie rozmowy. Dzień dobry, moi drodzy słuchacze. Ja nazywam się Justyna Tomiłowicz i moim dzisiejszym gościem jest pan Marcin Mortka, autor książek zarówno dla tych starszych czytelników, jak i tych mniejszych. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Panie Marcinie, tak mam, że kiedy trafiają do mnie książki, bardzo lubię sobie je pooglądać ze wszystkich stron. I tutaj w jednej z pana książek znalazłam taką ciekawą informację, którą chciałabym się podzielić z naszymi słuchaczami, jeżeli pan pozwoli. A więc tak, Marcin Mortka, z zawodu lektor języków angielskiego i norweskiego, z pasji pisarz, z natury gawędziarz i marzyciel. Za swego najlepszego przyjaciela uważa Wikinga Tapiego, o którym napisał całą serię książek. Znany starszym czytelnikom jako autor wspaniałych powieści fantasy. W życiu prywatnym jest niepoprawnym domatorem i poszukiwaczem świętego spokoju. Czy to się zgadza? Wszystko. Wszystkie informacje. Za wyjątkiem może pierwszej informacji. Życie tak się potoczyło, że w zasadzie już nie uczę języków obcych. Skupiam się bardziej na pisaniu, czasami na tłumaczeniu, ale zgadza się wszystko. No i dzięki temu jestem jeszcze większym domatorem niż byłem, bo to jest praca osiadła, mocno osiadła. Panie Marcinie, ja nie przywołałam tego tutaj cytatu bez powodu, ponieważ oczywiście chciałam pana przedstawić naszym słuchaczom, ale także zainteresował mnie szczególnie tutaj jeden fragment. Za swojego najlepszego przyjaciela pan uważa Wikinga Tapiego. Myślę, że Wiking Tapi jest znany naszym słuchaczom, ale mimo wszystko chciałabym zapytać, dlaczego Wiking Tapi? Dlaczego Wiking Tapi, czy dlaczego jest moim najlepszym przyjacielem? Dlaczego jest pana najlepszym przyjacielem? No, jakbym zaczął na to pytanie odpowiadać, to obawiam się, że tego wywiadu mogłoby nie starczyć, także postaram się sprawę skrócić. Myślę, że jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, Tapi oraz Hania i Kudłaty Pies, do której być może jeszcze w tej rozmowie wrócimy, to moje najlepsze pomysły. Tapi jest czymś na kształt połączenia świętego Mikołaja z rozbójnikiem Runcajsem i ulubionym wujkiem, czy też ulubionym dziadkiem. Jest kimś, kto zawsze przyjdzie z pomocą, kimś, kto zawsze ma dla nas dobrą radę, kimś, kto nigdy nie popadał w zły humor i prowadzi tych swoich przyjaciół przez naprawdę niesamowite przygody, w których nigdy nic nikomu nie grozi. I taki właśnie jest Tapi. Tapi roztacza poczucie bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości. Nigdy nikogo nie potępia, zawsze znajduje dla wszystkich czas i przy okazji robi mnóstwo dziwacznych rzeczy, typu śpiewanie własnym pomidorom, żeby lepiej rosły, tudzież rozmawianie z drzewami, czy przypadkiem coś ich tam nie gryzie i tak dalej. Tak więc chciałbym chyba takiego przyjaciela w rzeczywistości mieć, takiego mojego własnego Toma Bombadila, z którym zawsze można by było czymś ciekawym porozmawiać, zawsze zrobić coś niekoniecznie mądrego, ale zawsze fajnego. Stąd uważam go za swojego najlepszego przyjaciela. Trudno go nie lubić. Ja też przyznaję szczerze, że za to śpiewanie pomidorów również darzę go sporą sympatią. Właśnie w kontekście przyjaźni chciałabym też dzisiaj trochę z panem porozmawiać, ponieważ mam takie wrażenie, ja jestem daleko od demonizowania i dramatyzowania, jeżeli chodzi o współczesne czasy, jednak mam takie poczucie, że ta współczesność jest trochę taka może trudniejsza dla tych naszych dzieci, właśnie dlatego, że istnieje dookoła bardzo wiele rozpraszaczy, przez co może czasem jest trudniej dzieciom zauważyć to, co jest wartościowe, to, co jest ważne. I są jakby takie dwie drogi, którymi można prowadzić te nasze dzieci. Pierwsza z tych dróg to jest taka droga troszeczkę ostrzegająca, czyli mówiąca, co nam grozi, jakie trudności czekają, kiedy damy się trochę osaczyć chociażby na przykład nowoczesnym technologiom. Natomiast jest jeszcze druga droga, która pokazuje właśnie te wartości. Dlaczego one są wartościami, dlaczego warto. I mam wrażenie, zapoznając się z pana książkami, że pan wybiera właśnie tą drugą drogę. Czyli tak pan wydobywa właśnie wartości
na przykład przyjaźni, tak? Weźmy tutaj pierwszą z brzegu drużyny oka, gdzie tak naprawdę mam takie wrażenie, że pokazuje pan, że można się przyjaźnić nawet, jeżeli każdy z tych osób to jest trochę inna parę kaloszy. No, oczywiście, że tak. Dzisiaj podzielam pani zmartwienia, bo to jest tak, że jesteśmy wszyscy przytłoczeni technologią. I technologia sprawia, że mamy coraz mniejszą ochotę wychodzić z domu, bawić się z innymi i w ogóle spędzać czas w jakimś towarzystwie. Jakkolwiek do szepczącego lasu technologia nie zawita nigdy, to jest ona bardzo ważna w drużynie oka. Ale mimo to te dzieciaki ze sobą rozmawiają. One nie piszą do siebie wiadomości, nie pokazują sobie filmików, fakt, że tam cały czas do telefonu zaglądają, ale nie jest to dla nich najważniejsze. A co jest właśnie istotne, to w drużynie oka mamy troje dzieci. Mamy dziewczynę, która przypuszczalnie jest najmądrzejszą uczennicą w klasie. Mamy chłopaka, który bardzo chciałby jej dorównać, czyli takiego, powiedzmy sobie, klasycznego, klasowego mądrale i do tego jeszcze mamy klasowego obwóza i oni świetnie się dogadują, bo tak, różnice charakteru sprawiają, że zespół jest silniejszy. Oj, mam takie samo wrażenie. Panie Marcinie, właśnie to jest niesamowite. Ja wielokrotnie właśnie tutaj, zagłębiając się w tą historię, miałam takie poczucie, że właśnie bez tej różnorodności może czasem by się nawet nie udało. Pewnie, że tak. Bo każdy z nich jest specjalistą czegoś innego. Iwo, czyli ten łobuz, jest przykładowo świetny w rozwiązywaniu problemów w niekonwencjonalny sposób. Jest Kasia, która jest najbardziej przebojowa i najbardziej poukładana z nich, czyli ona jakby organizuje wszystko. Jest Stefek też trochę marzycielem, który może nie ma tyle odwagi za jego koledzy, ale bardzo by chciał i w sytuacjach najtrudniejszych zawsze tą odwagę znajduje. No i tak to wszystko to idzie dalej. Tak, i wspomnijmy tutaj, że to, co ich łączy, to wspólna misja, prawda? Zawsze. Ich misją jest ratowanie przyrody, ratowanie rozmaitych gatunków zwierząt. W pierwszej książeczce przyszli z pomocą fokom, w drugiej ratowali wilki. Trzecia, to już nie mogę czytelnikom zdradzić, będzie wyprawą na ratunek rysią. Wiem, że powstanie już czwarta, ale tutaj jeszcze zwierzaka, który stanie się celem misji, nie wybrałem. Może być to niedźwiedź, może kozica, może susem. Zobaczymy. Coś, co będę brać zwierzę, które mieszka w naszym kraju i powinniśmy o nim wiedzieć więcej. No właśnie, skąd taki pomysł, panie Marcinie, żeby tak wpleść ten wątek przyrodniczy? Żyjemy w świecie, gdzie powinniśmy zwracać na przyrodę bardzo ważną uwagę, ponieważ są to trudne czasy, jak sama pani powiedziała, czasy kryzysu klimatycznego i od pewnego momentu mam wrażenie, że pisarz tworząc dla dzieci powinien je bawić jak najbardziej, ale dobrze, żeby przy okazji przekazał gdzieś między wierszami jakąś większą wartość. W moim przypadku jest to przede wszystkim uwrażliwianie dzieci na przyrodę, na zwierzęta, na to, jak strasznie są ważne. Wiadomo, że dziecko nie przyjdzie samo z pomocą niedźwiedziowi czy ćwilkowi, bo nie ma takiej możliwości, ale dobrze, żeby wiedziało o ich istnieniu. Dobrze, bo jakby z tej wiedzy wypływa większa świadomość, czyli skoro gdzieś tam żyją wspaniałe zwierzęta, którym my musimy pomagać, to może dobrze by było, żebyśmy nie wycinali drzew, albo żebyśmy nie rzucali papierków w lesie, albo nie pozbywali się puszek czy plastikowych butelek w przypadkowych miejscach. Tak więc jest to dla mnie bardzo ważne i strasznie się ze sobą łączy. W innej książce, w innym cyklu, być może pani też widziała, który nazywałem opowieści ze świetnika. Tak, świetnika. Tak, tam zwierzątka żyjące na wysypisku śmieci są niezwykle optymistycznymi takimi łobuzami, które wszystko, co znajdą, zamieniają w coś użytecznego. Książka jest o tak zwanym upcyclingu. Jest to, czyli jakby wykorzystywaniu niepotrzebnych przedmiotów do nowych celów. Ja wierzę w zasadę taką, że właściwie wszystko, co wyrzucamy, może się jeszcze kiedyś przydać, więc właściwie nie warto tego wyrzucać. I to jest książeczka, która mówi o tym, że wszystko to, co wywalamy, może stać się dla nas albo przedmiotem zabawy, albo zyskać nowe zastosowanie. Przykładowo jest mnóstwo, ale dajmy na to takie plastikowe kubeczki, które wszędzie się gdzieś walają. Tak na dobrą sprawę mogą być dla nas miejscem, gdzie poukładam sobie kredki, albo pisaki, albo zrobimy z tego taką po prostu jakby taką konstrukcję, gdzie stoją samochodziki różnego typu. No, wszystko jest do wykorzystania. Ale wie pan też, dla mnie osobiście właśnie jako mamy, ten pomysł jest też dlatego ciekawy, ponieważ on też daje propozycję do spędzania wspólnego czasu. O właśnie. I to jest też bardzo ciekawe, prawda? Czytamy razem książkę, ale możemy dalej kontynuować właśnie tą przygodę z książką, z bohaterami. Możemy wykorzystywać przedmioty, rzeczy, tak jak pan mówi. Też tak sobie myślę, że dla mnie też jest takie
cenne zdanie, że im więcej wiemy, tym więcej widzimy. I to nas właśnie tak uwrażliwia na tą otaczającą rzeczywistość. A tak naprawdę to, co cenne, to wydaje mi się takie... Takie dwie sprawy pan poruszył w misji Foka, to być może nam się właśnie wydaje, że Fok nie ma w Polsce, tak jak tutaj Iwo był zdumiony, prawda, że Foki istnieją, prawda, nie wiemy o tym, ale też o wiele bardziej zaskakujące to, że wilki, prawda, często rzeczywiście były przedstawiane, może do tej pory nawet są jako właśnie te straszne, złe stworzenia, które chcą gdzieś właśnie atakować człowieka, a tak naprawdę pan pokazuje w treści książki, że tak nie jest, tak? Że wilki nie atakują ludzi. Wręcz przeciwnie, one domagają się takiego wręcz spokoju, tak? Troski o to, żeby one mogły sobie żyć bezpiecznie. Tak, wilk nie jest dla nas groźny. Podczas spotkania z człowiekiem wilk może ewentualnie nam się przyjrzeć z oddali, ale nie podejdzie, będzie uciekał. A zrobi to bardzo szybko. I w większości spotkań z wilkami tak naprawdę my ich nie widzimy. Wilk nas dostrzeże z daleka albo wywęszy i po prostu się rozpłynie, zniknie. Obawa przed tymi zwierzętami jest zupełnie bezpodstawna. No bierze się z choćby opowieści o czerwonym kapturku i jakby wszystkich tych historii braci Grimm, które jakby wbiły nam do głowy, że wilk to coś złego. Nie, wilk nie jest niczym złym. On jest tak samo dobry lub zły jak zając, jeleń czy inne zwierzę. Z fokami jest inny problem. Foki nam się wydają kochane, słodziutkie i nieszkodliwe. Tymczasem foka może tak naprawdę wyrządzić nam wielką krzywdę i dochodziło takich sytuacji na naszym wybrzeżu, kiedy to, prawda, foka z jakichś powodów odpoczywała na plaży, co już jest złym sygnałem, ponieważ jeśli foka leży na plaży, to znaczy, że jest chora albo ranna. W związku z tym może być skłonna do agresji. W związku z tym podchodzimy, żeby, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie, dajmy na to, co jest plagą tych czasów. A foka w tym momencie może bardzo poważnie ugryźć. I dlatego też widząc foka na plaży nie powinniśmy, to się może zdarzyć, nie powinniśmy w żadnym wypadku do niej podchodzić, ale ewentualnie zrobić zdjęcie z oddali, przesłać do odpowiednich władz. Jest tak zwany błękitny patrol, który reaguje w takich sytuacjach, który jakby przyjeżdża tą fokę, zabiera na przykład do fokarium na Helu, gdzie się takimi przypadkami bardzo sprawnie zajmują. I sprawa jest w tym momencie załatwiona. I to jest prawdziwe bohaterstwo. Tak należy postępować. Dlatego tak ważne jest to dla mnie, ta drużyna oka. I właśnie chyba misja Foka była dla mnie najważniejszą z tego typu rzeczy. Po pierwsze, opowiadałem dzieciakom o gatunku, który wydaje mi się bardzo egzotyczny, tymczasem żyje w Polsce. Po drugie, mogłem w nim przekazać, co należy zrobić, kiedy tą fokę się zobaczy. Bo akurat to może się wydarzyć. Wilk? Nie sądzę. Foka? Tak. Właśnie, ważne, żebyśmy właśnie wiedzieli, jak reagować. Myślę, że tutaj też ci bohaterowie, którzy nas wprowadzają w ten świat, oni też bardzo fajnie tłumaczą, tak? Ja byłam zafascynowana właśnie tutaj, może to nie było akurat w drużynie oka o fokach, ale o wilkach, jak Iwo właśnie z taką determinacją, prawda? Dowiadywał się potem o tych wilkach, doczytywał, tak? Gdzieś tutaj ta Kasia, która mówiła, no Iwo, dowiedz się o nich więcej, żebyś wiedział. I ci bohaterowie no właśnie tak pokazują, prawda? Że to jest dostępne, możemy zmieniać też swoje patrzenie, prawda? Tak, bo ta wiedza jest wszędzie dookoła nas. Mhm. Ja nie jestem przyrodnikiem i wiem co nieco na temat zwierząt, natomiast w trakcie pisania tej książki przeglądałem różnego rodzaju blogi, strony ludzi, którzy się przyrodą zajmują i stąd wziąłem te informacje i dodam jeszcze, że zarówno foka, jak i wilk, a także ryś będą... były i będą czytane przez ekspertów w temacie. Tam jest, każda z książek była jakby zweryfikowana przez znawcę i to było też bardzo ciekawe, bo były to rzeczy, które jakby gdzieś tam wyczytałem. Byłem przekonany, że tak należy, że tak ta sytuacja wygląda. Tymczasem ekspo potrafił dodać coś bardzo ciekawego. No więc, drodzy rodzice, szanowne dzieci, te informacje są sprawdzone i cieszę się z tego, że mogę przekazać tak wartościowe lekcje. Mnie jeszcze ciekawi taka jedna sprawa, jeżeli chodzi o drużynę oka. Przyznam szczerze, że nie wiem jak to działa, ale jakoś ta książka uruchomiła we mnie taką dziwną tęsknotę. Przypomniałam sobie, że jako mała dziewczynka często gdzieś marzyłam o tym, żeby właśnie zostać porwana przez jakieś tajemnicze światło, żeby zostać zaangażowana w jakąś misję, żeby odmienić losy świata. I chociaż wiedziałam, że ta moja rzeczywistość toczy się tak, jak się toczy, to gdzieś we mnie wewnątrz było takie pragnienie. I tak się zastanawiam, czy tworząc, kiedy pan tworzył tą książkę, czy realizował pan może jakieś swoje marzenie z dzieciństwa, czy to może jest bardziej obserwacja dzieci, które właśnie w pewnym wieku trochę marzą o takich przygodach, o właśnie takim poczuciu, że mogą zrobić coś wielkiego. Taki nadnaturalny sposób trochę.
I tak, i nie, bo jako dziecko czytałem bardzo dużo książek o UFO. I przerażało mnie to, że kiedyś UFO może się prawie mnie zabrać. Także to była moja obsesja dzieciństwa. No to, a to się właśnie dzieje w drużynie Oka. Oni co prawda to nie jest UFO, tylko latający spodek, ale jakby sposób przedostawania się do środka jest bardzo podobny. A więc gdzieś to musiało we mnie od dzieciństwa przetrwać. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pani pytania, tą, na którą mogę odpowiedzieć tak, to moimi ulubionymi książkami w wieku dziecięcym, w dzieciństwie, to były przede wszystkim powieści przyrodnicze i podróżnicze. Nie było ich tyle, co teraz, ale zaczytywałem się w książkach Alfreda Szklarskiego, zaczytywałem się w wszystkich możliwych relacjach Arkadego Fidlera i jakby rozbudziły one we mnie takie, po pierwsze jakoś dały mi jakąś wizję o świecie, po drugie rozbudziły we mnie pragnienie, żeby ten świat obejrzeć tak całkowicie, żeby tak wszędzie dotrzeć, wszystko posmakować, wszędzie zajrzeć. No oczywiście świat jest za duży, żeby jeden człowiek mógł tego dokonać. Natomiast podróżuję i być może książki typu Drużyna Oka to jest jakieś tam odbicie moich dziecięcych marzeń o tym, żeby zostać przyrodnikiem. Pamiętam, że uwielbiam oglądać filmy, w których to prawda jakiś badacz siada do gazika, jakiś plecak bierze czapkę, latarkę, kilo, łopatę z tym było potrzebne. Jedzie w świat po prostu, żeby gdzieś tam dotrzeć, coś zbadać, coś obejrzeć, przywieźć, złapać. Oczywiście te wszystkie filmy odzwierciedlałem później w swoich własnych zabawach i przypuszczalnie do tej pory gdzieś we mnie siedzą, bo tak na dobrą sprawę no, mam tyle lat, ile mam, ale dziecka we mnie sporo pozostało. I bardzo dobrze, panie Marcinie, myślę, że jak najbardziej trzeba to pielęgnować w sobie. Miałam też okazję poznać drugą pana bohaterkę, Hanię, której... Strasznie lubię. Wie pan co, właśnie tutaj przyznam szczerze, że ta bohaterka bardzo wydała mi się bliska. Dlaczego? Jak sobie śledziłam jej losy, tak sobie pomyślałam, oho, ja znam tą dziewczynkę. Mam taką dziewczynkę w domu. I może też dlatego właśnie wydała mi się bardzo wyjątkowo bliska, ponieważ jej niezwykły świat wyobraźni i przyjaźni, które tworzy, jest niezwykle urzekający. Prawda? Bo Hania również ma przyjaciół, ale ci przyjaciele są trochę... I to jakich? Trochę inni, prawda? Możemy sobie trochę o nich opowiedzieć teraz. No właśnie, może ja zacznę od tego, żeby opowiedzieć Państwu, kim jest Hania i jak wyglądają te książeczki. Znaczy, Hania przede wszystkim to jest słuchowisko, to jest audiobook czytany przez Julię Kamińską w serwisie Storytel. Natomiast dzięki wydawnictwu Zielona Sowa Hania i Kubot i Pies również niebawem wychodzą na papierze, a więc nie tylko fani audiobooków będą mieli do nich dostęp. Hania to jest mała dziewczynka, która mieszka w bloku ze swoim psem. Oczywiście kudłatym psem, który zresztą tak się nazywa, to jest kudłaty pies. Kudłaty pies nie ma specjalnie w sobie dużo odwagi, tak naprawdę jest troszeczkę lejuszkiem, natomiast Hania jest dziewczynką bardzo energiczną, bardzo przedsiębiorczą i żyje w własnym świecie, w którym mieszkają skrzaty, w którym mieszka Yeti, UFO, smok z piwnicy i osiedle, na którym ona mieszka. No te szare blokowisko ze sklepem spożywczym, apteką, trzepakiem, jakimś takim zapomnianym stawem jest dla niej bardzo ciekawym miejscem, jest dla niej miejscem egzotycznym, pełnym przygód, pełnym dziwnych istot, magii, czarodziejstwa. I ona ten świat zgłębia. Każda przygoda to jest spotkanie z czymś tam dziwnym. Przykładowo co w piwnicy może mieszkać smok, który tam wystukuje różne dziwne sygnały na rurach i te rury, prawda, ten sygnał przenosi się rurami do kaloryferów. Albo być może na dachu sąsiedniego bloku właśnie wylądowało UFO i trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Także no, przyznam szczerze, bawiłem się doskonale pisząc Hanie i kudłatego psa. I tu od razu biegnę pani pytanie. Tak, to jest też moje dzieciństwo. W tym sensie, że widok, który Hania ma z okna, to był mój widok z pokoju dziecinnego, gdy miałem tyle lat co ona, więc tam 5-6 i tak dalej. Tak więc to osiedle również jest tym osiedlem, w którym ja mieszkam jako małe dziecko. A więc to bajki gdzieś nas żyją i tylko czekają na moment, żeby je, prawda, pokazać czytelnikom. Panie Marcinie, właśnie nie wiem, czy odczytuję dobrze pana intencje, ale jak sobie tak myślę właśnie o tych przyjaciołach Hani, tutaj wymienię nazwy jak Lampuszek, Chrupałek, prawda? Takie dwa skrzaty, które mieszkały w pokoju i robią bałagan. Czy Czarny Charakter, czyli za kanapior. Mam takie poczucie, jakby to też był taki sposób na oswajanie może takiej domowej przestrzeni. Często mam takie wrażenie, że dzieci boją się różnych hałasów, różnych dźwięków. I jak sobie tak pomyślę o tym, że można byłoby te dźwięki czy hałasy nazwać, to czy to właśnie nie jest dla dzieci takie bardziej naturalne, przystępne, prawda? Że o, dobrze, w tej lampie, prawda, mamy pajęczynę, ale tam też mieszka Lampuszek.
Czy na przykład mamy tego zakanapiora, który rzeczywiście jest dosyć charakterny, ale mamy też dobre takie duchy domowe, które nam pomogą. I tutaj przyznam, jeszcze wtrącę taką swoją osobistą uwagę. Panie Marcinie, ja bardzo często zbliżając się do kanapy czułam taki podświadomy lęk. Bardzo panu dziękuję, bo już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego. I tak myślę, że lata terapii mi pan oszczędził, po prostu już wiem, dlaczego ja się tego boję i myślę, że tutaj wielu rodziców i dzieci również odetchnie z ulgą. A wracając tutaj, właśnie czy taka była pana intencja, żeby właśnie poprzez nazwanie tych różnych takich hałasów, dźwięków, trochę tą przestrzeń domową oswoić, czy zupełnie nie? Nie, chyba nie. O dziwo chyba nie. Ale znaczy nie miałem jakichś takich głębszych zamysłów, kiedy usiadłem do pisania. Nie. Ja chciałem stworzyć fajną historię dla dzieci. Ale w międzyczasie, być może, tak jak tutaj cały czas rozmawiamy, znowu odbiły się we mnie jakieś wspomnienia z dzieciństwa, bo rzeczy, z którymi się boryka Hania, są to jakieś tam też być może moje lęki lub troski z dzieciństwa. Przykładowo, jako mały chłopiec ja się bardzo bałem piwnicy. Nie wiedziałem, co tam jest. Zauważyłem, że tam jest ciemno. To już wystarczyło, żeby się bać. Ponadto dużo czytałem i moja wyobraźnia pracowała bez przerwy. W związku z tym pojęcia nie wiem, co tam się dzieje. Tak jak powiedziałem kilka chwil temu, też bałem się jako dziecko UFO. Dlatego też zrobiłem wszystko, co mogłem, by te wydarzenia, by te opisane przeze mnie miejsce stały się dla dziecka przyjazne, zabawne, śmieszne. W piwnicy odbywa się olimpiada z krzatów. Mieszka tam też smog, ale jest bardzo kochany. Jest, prawda, ponura, dziwna sąsiadka, która okazuje się bardzo fajną kobietą. Jest UFO, ale UFO ma swoje również bardzo dobre strony. I tak oto cała ta szara, czasami niezbadana, trudna do przyjęcia rzeczywistość, staje się bajkowym, wesołym, kolorowym światem. Fajnie, że wyszło. No właśnie, to jest kolejna książka, która we mnie znowu budzi, panie Marcinie, jakieś tęsknoty z dzieciństwa tak naprawdę. Bo kiedy sobie czytam... Przykro mi bardzo, widzę, że strasznie pani w głowie namieszała. Nie, nie, bardzo dobrze, panie Marcinie, ja bardzo lubię. Jak jest zbyt spokojnie, to jest niedobrze, jak właśnie są książki, które gdzieś uruchamiają właśnie te czułe struny. Myślę, że jak najbardziej to jest dobre, że też rodzic może coś dla siebie z tej książki wyciągnąć, prawda? Może być uczestnikiem i również może tą książkę przeżywać. Natomiast ta tęsknota właśnie jest taką tęsknotą za czymś takim bezpiecznym, ponieważ jak sobie właśnie czytam o tym świecie Hani, to mam wrażenie, że tam wszystko ma swoje miejsce, prawda? Jakby tej Hani nic nie zadziwia w taki negatywny sposób. Nawet jak pojawia się w którymś momencie ktoś albo coś, prawda? To owszem, trzeba go trochę udobruchać, ale z drugiej strony od razu Hania robi mu kanapeczkę, robi mu jedzonko, więc jest jakby tak naturalnie włączany w ten wszechświat Hani, taki osobisty. I to jest takie niesamowite dla mnie, takie ciepłe, takie bezpieczne właśnie, że Hania potrafi ten świat tak sobie po swojemu poukładać, a co więcej, mam takie wrażenie, że ci przyjaciele pomagają też Hani tą rzeczywistość zrozumieć, prawda? Bo tutaj w książce Hania i kudłaty pies, ktoś albo coś, Hania trochę spotyka się z taką trudną sytuacją, prawda? Mamy mamę, która płacze, mamy tatę, którego nie ma. I tutaj Hania nie jest z tym sama. Tak, w tle tej bajki jest trudny temat, tak. Ona nie pozostaje z tym sama i tutaj, jak powiedziałam na początku, że mam taką swoją osobistą Hanię w domu, to bardzo często widzę, jak moja córka wracając z przedszkola omawia ze swoimi przyjaciółmi, z kotem, z zabawkami, rzeczy, które się wydarzyły w przedszkolu, rzeczy, które ją trapią. I to też mi jako rodzicowi daje wgląd w tą jej rzeczywistość, prawda, że ona pozwala mi też to obserwować i też czytając właśnie Hanię miałam takie wrażenie, że ci przyjaciele są dla niej bardzo ważni, też dlatego, że pomagają jej zrozumieć to, co się dzieje dookoła. Tak, oczywiście. Znaczy, ci przyjaciele są trochę ekspertami od rzeczy, na których Hania już nie znać nie może. Typu na przykład właśnie skrzaty znają się na innych skrzatach, prawda? Albo a pies mówi językiem psim, czyli zna charaktery wszystkich psów w okolicy. Ale na przykład ze sroką wielkooką Hania musi już zrozumieć samodzielnie, co nie jest łatwe. I tak dalej, i tak dalej. Także przyjaciele, jak najbardziej. Zresztą mi strasznie w ogóle, muszę pani powiedzieć, że jako dziecko miałem takie marzenie, żeby w moim pokoju mieszkał jeszcze coś, przecież mnie. I koniecznie pies właśnie, ale taki skrzat, który mieszkałby gdzieś tam w piórniku czy w szufladzie i potrafił robić psoty i taki, oczywiście niewidoczny dla dorosłych, no bo jakże to. Tak więc chyba ten lampuszek i chrupałek, czyli dwaj najmniejsi przyjaciele Hali są też odbiciem moich dziecięcych marzeń. Że to może czasami właśnie w taki nieuświadomiony sposób, ale myślę, że panie Marcinie, nie dość, że pan może się spotkać ze sobą, to tak naprawdę no widzi pan, ja też się spotykam sama ze sobą, czytając pana książki, więc jak najbardziej wydaje mi się, że dużo dobra z tego wychodzi. Czyli działa. Tak, i też testowałam pana książki na swoich osobistych dzieciach, więc też
potwierdzam, że tutaj wszystkie te pokoleniowe rzeczy się wydarzają jak najbardziej. Panie Marcinie, bo tutaj Hania na końcu książki zasypia, prawda? Nie wiemy, czy ta sytuacja z tatą się rozwiąże, jak dalej potoczą się losy. Ja chciałam zapytać, kiedy się obudzi? Tutaj jakby czytelnicy czekali na ten moment. Kiedy, czy pan już wie, kiedy Hania się obudzi ze snu, będzie mogli poczytać, co się wydarzyło dalej? To teraz ja nie mam pewności do końca, ponieważ nie wiem w jakiej formie wydawnictwo Zielona Sowa tę książkę wyda. Zdaje się, że w pierwszej części, w tym co czytelnicy zobaczą, w pierwszej kolejności są tylko dwie bajki. Czyli jest Ktoś albo Coś oraz tam Awantura Zaka na Piorę, tak prawda? Tak, no więc tych bajek będzie bardzo. Tylko tyle mogę powiedzieć, bo oczywiście tych, którzy nie będą mogli z ciekawości wytrzymać, podpowiem, że na serwisie Storytel Hania i Kudłaty Pies doczekała się dwóch sezonów oraz kilku bajek pobocznych, które powstały tak po prostu. Tak więc jest bardzo dużo właśnie. To ja tutaj zdradzę taką informację, którą gdzieś udało mi się właśnie wyciągnąć dla tych, którzy nie będą się mogli doczekać, kiedy Hania się zbudzi ze snu. Hania zbudzi się ze snu w maju. Będzie można o tym poczytać, co się wydarzyło dalej. Aha, że w maju tak kolejny jest, część. Tak jest, więc czekajmy, to już niedługo będzie ciepło, więc jak najbardziej wydaje mi się, że też nasze nastawienie tutaj na te nowości pozwoli nam, ta aura budzącej się wiosny pozwoli nam czekać, a tak jak pan mówi, kto się nie może doczekać, Niech sięga po to, co już jest dostępne. Panie Marcinie, kończąc już tutaj naszą rozmowę, ja wspomniałam na początku, że tworzy pan zarówno dla starszych czytelników, jak i dla młodszych. Chciałam zapytać o takie największe wyzwania, przed jakimi pan staje właśnie pisząc dla tych małych, młodych czytelników. Doskonałe pytanie. Z jakiegoś powodu dla małych dzieci pisze się trudniej niż dla dorosłych. Może dlatego, że trzeba wybrać jakiś nowy, ciekawy temat, a przy zalewie literatury dziecięcej na rynku nie jest to wcale łatwe. Wymyślenie kolejnej bajki o misiu, piesku, kotku jest ryzykownym pomysłem. Wszystko już teoretycznie było. Także pierwszym pytaniem jest o czym? I co takiego by teraz miało być? Drugim ważnym pytaniem jest, czy ma być to historia taka dla zabawy, dla pokrzepienia, czy poprawienia nastroju, czy ma być to zabawa z jakimiś elementami dydaktyki? A jeśli tak, to z jakimi? Później pozostaje kwestia, jak to wziąć i napisać, bo tak na dobrą sprawę czasem napisanie jednej strony, która miałaby większy sens, jest znacznie trudniejsze od napisania całego rozdziału na ten temat. A dzieci, wiadomo, nie mają aż takiej cierpliwości, żeby wysłuchiwać nie wiadomo jakich niekończących się wywodów. A więc wiele tutaj dylematów się pojawia i dlatego czasami jest tak, że kiedy piszę książkę dla dorosłych, ona nieważne pisze się sama, używa tylko moich palców. A zanim zacznę coś tworzyć dla dzieci, to mijam tygodnie zastanawiania się, jak to po prostu działa. Panie Marcinie, to ja życzę panu dużo siły, dużo pomysłów i żeby pan nie przestawał tworzyć dla dzieci. Nie ma mowy. Cieszę się. To na pewno będzie jeszcze długo się ciągnęło. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać przy premierze kolejnych pana książek. Ja też mam taką nadzieję. Serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.